Partnerem odcinka jest sklep hobbywear.pl. To w sumie nasz sklep jest. Zapraszamy! Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować. Kiedy myślimy sobie o dwóch największych tragediach XX wieku, czyli o III Rzeszy i ZSRR, to wiele osób ma takie przeświadczenie, że w swoich potwornościach to Niemcy byli tacy wyrachowani bardzo techniczni, a w ZSRR to tam wszystko na pałę, bez jakiegoś większego planu. Jakoś to będzie, tylko trzymajmy ludzi za mordy terrorem. Tymczasem nie. Jeśli chodzi o wiele aspektów, w tym o likwidowanie wrogów ludu, to Sowieci byli tak samo brutalnie wyrachowani jak Niemcy i to od samego początku. Dziś opowiemy Wam o sowieckim Laboratorium X, miejscu, w którym sowieckie służby opracowywały i testowały różne nietypowe metody zabijania. Po co, na kim testowano i kto stał na czele tego chorego projektu? Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. O ile w III Rzeszy wielu naukowców prowadziło swoje chore eksperymenty w porozumieniu z wojskiem, tak w ZSRR naukowcy bardzo blisko pracowali ze służbami, czyli m.in. NKWD. Tam nazwy się zmieniały, ale to jest ten sam diabeł. I w wyniku tej jakże owocnej współpracy już w 1921 roku powstał pierwszy ośrodek badawczy, nazwany Biurem do Zadań Specjalnych. Zadaniem naukowców zaprzęgniętych tam do roboty było opracowywanie trucizn, które będą służyły do eliminacji. Minowania politycznych przeciwników, bolszewików, tylko po co jakiejś trucizny nieprościej było tych ludzi rozstrzeliwać? Przecież takie rzeczy ludzie pana Dzierżyńskiego robili dość sprawnie, prawda? I fakt byłoby to prostsze przy założeniu, że mówimy tutaj o wrogach ludu działających w kraju, bo już nie za bardzo można było wysyłać za granicę zbrojne oddziały politycznej milicji, żeby w innych państwach strzelały do radzieckich opozycjonistów. No, po pierwsze, te państwa mogłyby mieć coś przeciwko, wręcz na bank by miały, a po drugie, dość mocno psułoby to wizerunek idealnego komunizmu. Kaninistycznego kraju, który bardzo chciał wypromować Lenin, tylko skutecznie mu w tym przeszkadzali ci cholerni emigranci, więc trzeba ich było zlikwidować tylko dyskretnie. I stąd właśnie potrzeba badań nad skutecznymi truciznami i środkami odurzającymi. Zacznijmy od tej drugiej kategorii. Władza bolszewicka dopuszczała możliwość, że czasem lepszą opcją jest porwanie opozycjonisty za granicą. Czemu? Żeby go przed wydaniem na niego wyroku przesłuchać, albo zorganizować mu pokazowy proces, a wcześniej przesłuchać, a po wszystkim naturalnie ubić. Wierzcie lub nie, ale nie mam żadnego doświadczenia w porywaniu ludzi, natomiast wyobrażam sobie, że zdecydowanie łatwiej jest uprowadzić kogoś, kto nie stawia oporu. Bezapelacyjnie, bardziej ode mnie doświadczone w tej kwestii sowieckie służby uznały najwyraźniej tak samo, bo był taki moment, kiedy naukowcy zatrudnieni w laboratorium X bardzo mocno eksperymentowali z chloroformem. Nie to, że go wynaleźli, bo był wykorzystywany przy narkozach już w XIX wieku, co z kolei każe nam podejrzewać, że dawkowanie chloroformu potrzebne do pozbawienia kogoś przytomności zostało już do czasów powstania Laboratorium X zapewne całkiem nieźle opisane i przebadane, ale albo wyniki tych badań nie trafiły na wschód, albo radzieccy naukowcy postanowili nie ufać zachodnim badaniom, co zresztą nie po raz ostatni miało się skończyć bardzo nieprzyjemnie, no albo ten tajniak wysłany do Paryża nie zastosował się do instrukcji. O co chodzi? Ano oto, że w latach 20. w Paryżu właśnie komunistyczne służby porwały pewnego byłego carskiego generała. Agent dopadł go w wąskiej uliczce i pozbawił przytomności za pomocą chloroformu, jak w bardzo wielu filmach. Po czym wpakował nieprzytomnego typa na pokład statku, który płynął do ZSRR. Przy czym eksgenerał miał już nieprzytomny pozostać na wieki. Chłop się nie wybudził, bo służby przesadziły z dawką chloroformu. Przy czym radzieccy naukowcy chyba wyciągnęli z tego wnioski, bo kilka lat później, też w Paryżu swoją drogą, służby znowu porwały ex-generała, i tym razem gość już dotarł do Związku Radzieckiego, gdzie niedługo później stanął przed sądem, który na niego nakrzyczał, a potem przed Plutonem, który go zastrzelił. W latach 30. bardzo solidną markę, jeśli chodzi o autorytety naukowe z dziedziny toksykologii. Co w radzieckim rozumieniu oznaczało wiedzę o truciznach. Wyrabiać sobie zaczął jegomość o nazwisku Majranowski. Grigori miał na imię, w sumie warto dodać. Niestety na jego talencie do komponowania trucizn, no co zawsze to jakiś talent, w pewnym momencie poznał się pewien farmaceuta, a wówczas już szef NKWD Genrich Jagoda, kierownik tej ponurej organizacji, której pełna nazwa, wbrew pozorom, wcale nie brzmi nasz kochany Wojtek Drewniak. Planował stworzenie nowej placówki, która miała się zajmować opracowywaniem i testowaniem trucizn. Droga do powstawania Laboratorium X, serio tak się nazywało, była jednak dość długa z uwagi na niedyskrecję służb. Prace miały być prowadzone z takim rozmachem i tak niedyskretnie, że po Moskwie rozeszły się plotki, albo i fakty, że władza eksperymentuje na ludziach. Partia wydała oczywiście stosowne oświadczenia, że te informacje to kłamstwa rozsiewane przez wrogów ludu, ale prace nad stworzeniem instytucji skutecznie to wyhamowało. W organizowaniu tej chorej jednostki nie pomagał również fakt, że w Związku Radzieckim trwały właśnie czystki. Stalin przy pomocy NKWD eliminował sobie polityczną konkurencję, a później też najbardziej umoczone elity w samych służbach. Po pewnym czasie przed plutonem egzekucyjnym zameldował się sam Jagoda. Parę lat po nim jego następca Jeżow, aż wreszcie na stołku szefa NKWD zasiadł Ławrenti Beria. Co łączyło tych trzech panów? Nie mało. natomiast teraz najbardziej interesuje nas to, że żaden z nich nie wyobrażał sobie na stanowisku szefa laboratorium X kogoś innego niż Majranowski, i to jest dość potężny wyznacznik kompetencji, jak chore by one nie były. W czasach, kiedy rotacja ze skutkiem śmiertelnym sięgała najwyższych szczebli władzy, wyłączając oczywiście Stalina, pozostawanie żelaznym kandydatem na objęcie jakiegoś stanowiska przez dłuższy czas, no to oznaczało, że się było naprawdę niezłym. I niestety swoje kompetencje Majranowski zaczął potwierdzać w 38. Wtedy bowiem ruszyło laboratorium X wyśnione przez trzy generacje szefów NKWD. Szef tej nowo powstałej instytucji szybko dorobił się ksywy Doktor Śmierć, co brzmi zaskakująco podobnie jak pseudonim, który dostał Józef Mengele, prawda? Jak najbardziej to jest bardzo podobny kaliber psychopaty. Majeranowski też eksperymentował na więźniach, przy czym nawet się nie musiał fatygować do obozów. Nie, on sobie mógł w nich przebierać na miejscu, w Moskwie. A konkretnie w więzieniu na Łubiance albo w Lefortowskim. I wcale tutaj nie przesadzam z tym przebieraniem w przyszłych ofiarach. Nie, ta chora rekrutacja wyglądała w ten sposób, że doktor śmierć wysyłał zamówienie do szefa, czy tam naczelnika jednego z więzień i tam określał, że potrzebuje tylu i tylu więźniów, w takim i takim zdrowiu na przykład, a czasem prosił o konkretną rasę, więc naprawdę potwornie profilowane często musiały być to badania. No i taki naczelnik więzienia, z którego i tak nie było za bardzo szans na wyjście żywym, pakował kontyngent na ciężarówkę, często z napisem zaopatrzenie, i jechała ona pod jeden z niepozornych moskiewskich domów, a w nim oczywiście działało Laboratorium X. Więźniowie naturalnie nie mieli pojęcia, co ich czeka, i robili się podejrzliwi, ale bardzo szybko byli uspokajani przez pracowników obecnych na miejscu, którzy mówili im, że no nie ma się absolutnie czego obawiać, jesteście tutaj, bo co tu dużo mówić, trzeba trochę podreperować wasze zdrowie, ale już teraz będzie tylko lepiej. Jesteście pod opieką profesjonalistów, i tutaj na dzień dobry proponujemy, proszę bardzo, miks witamin. Więźniowie pili substancje, a potem faktycznie już nie odczuwali żadnych dolegliwości, bo po prostu nie żyli. Ale to nie był jedyny sposób aplikowania trucizny. Majranowski szczególnie dużą wagę przykładał do trucizn, które zabijały podane z jedzeniem albo z piciem, i był w swoich badaniach Potwornie metodyczny, zamawiał wykwintne posiłki dla swoich przyszłych ofiar, ale nie dlatego, że było mu ich szkoda. Nie myślał sobie, a niech sobie chociaż przed śmiercią zje porządny kawał mięsa. Nie, on nie przejawiał żadnego współczucia. Po prostu chciał sprawdzić, jak jego trucizny smakują z jedzeniem, które jadali bogaci i przeciwnicy komunizmu na zachodzie. W związku z czym obserwował swoje przyszłe ofiary, jak jedzą, i zwracał uwagę na to, czy nie zorientują się, że coś z tym jedzeniem jest nie tak. No zazwyczaj ofiary się nie orientowały i już po paru chwilach wiły się w konwulsjach. A co było dalej? Można by zakładać, że ciała palono, a potem prochy trafiały do nieoznaczonych mogił. Przy czym, o ile faktycznie część ofiar, które ostatnie tchnienie wydały przy akompaniamencie bardzo głośno grającego radia, żeby nie było na zewnątrz słychać rzężenia umierających, faktycznie trafiała do pieca krematoryjnego. Swoją drogą w budynku byłej cerkwi, tak! Część ofiar po prostu porzucano gdzieś w Moskwie, te zwłoki gdzieś tam zostawiano, po co? Żeby sprawdzić, czy milicja będzie w stanie wybadać, jak ta osoba zmarła. I cały ten proces oczywiście monitorowali na bieżąco agenci NKWD, którzy najczęściej z radością w raportach potem odnotowywali, że patolog uznał zgon za względnie naturalny. Najczęściej w takich wypadkach w rubryce przyczyna zgonu wpisywano udar mózgu albo zawał serca. Przez pewien czas prace w laboratorium X szły bardzo po myśli, zarówno szefa zatrudnionych tam naukowców, jak i towarzysza Berry. Natomiast pewnego dnia Majranowski odkrył coś, co w dłuższej perspektywie zrujnowało jego życie i zaorało cały ten chory projekt. I w sumie brzmi to jak wstęp do filmu o mutantach albo o broni biologicznej, która jakoś opuściła laboratorium, tymczasem chodzi o coś innego. O coś, co początkowo wydawało się cudownym odkryciem, bo Majranowski testując jedno z kolejnych swoich trucizn. Zauważył, że przy pewnej dawce co prawda ofiara uchodzi z życiem, ale robi się prawdomówna. Był przekonany, że stworzył serum, które pozwoli nie tylko wyciągać informacje od najbardziej upartych więźniów na Łubiance, ale też podczas niepozornej herbatki w Madrycie czy tam innym, Nowym Jorku. Był tak przekonany o swoim sukcesie, o tym, że uda mu się stworzyć tabletkę prawdy, że po kolejnym przeprowadzonym teście napisał list do Beri. List. Z przechwałkami. Co na to szef? Oczywiście, że był zachwycony perspektywą uzyskania tabletki prawdy. Podobnie jak Stalin, który przyznał szefowi laboratorium X nagrodę swojego imienia. Okazało się, że za wcześnie, bo choć ten w pocie czoła pracował nad projektem określanym jako K2, to nie był w stanie dobrać proporcji tak, żeby powstała uniwersalna dawka. Testy trwały długo i specjalnie na potrzeby projektu. Majranowski kazał sobie sprowadzić więźniów bardzo konkretnej narodowości, bo powszechnie uchodzili oni za najtrudniejszych do złamania. Chodzi oczywiście o Polaków, no nie, przykro mi, nasi też bywali trudni, ale jednak trochę im brakowało do japończyków. Ci w czasie próbska 2 padali jeden po drugim, a Beria ze Stalinem niecierpliwili się coraz mocniej. W 1946 roku szef NKWD kazał zawiesić program tabletki prawdy i nie krył przy tym swojego niezadowolenia. A jak szef NKWD jest z naszej pracy jawnie niezadowolony, to nie wróży to niczego dobrego. Bardzo dobrze wiedział o tym Majranowski, który w związku z tym swoimi innymi projektami starał się zatrzeć złe wrażenie, które zrobił na najważniejszych i jednocześnie najstraszniejszych ludziach w kraju. Skupił się głównie na różnych metodach wprowadzania trucizny w ciało ofiary. Chodzi w takim razie o zatrute kule do broni palnej, tak, ale zdecydowanie nie tylko, bo w Laboratorium X powstały też papierosy z toksynami, którymi można było poczęstować wroga ludu, albo zatruty długopis, który nie budził podejrzeń aż do momentu, jak było za późno, czy słynny bułgarski parasol, co umówmy się brzmi jak bardzo wyuzdana czynność łóżkowa. Tymczasem był to parasol, w którego tej takiej końcówce umieszczono niewielką igłę i już delikatne ukłucie wystarczyło, żeby w ciele ofiary znalazł się śmiercionośny ładunek w postaci takiej małej kulki z trucizną. Można to było zrobić na przykład niby przypadkiem w metrze. Zresztą ten projekt przeżył zarówno laboratorium X, jak i samego Majranowskiego, bo w 1978 roku komunistyczne służby właśnie w ten sposób wyeliminowały bułgarskiego Komunistycznego pisarza w Londynie. Czy to jedyny przypadek użycia tej broni przez służby? Jedyny jaki znamy. Wróćmy jednak do lat 40., a konkretnie do 1947 roku, kiedy to najprawdopodobniej laboratorium X zostało rozwiązane. Choć oczywiście dokumentacja na ten temat jest tajna i jeszcze bardzo długo będzie. A co z samym Majranowskim? Po wpadce z tabletką prawdy, dość szybko został zdegradowany. Już nie był szefem elitarnego laboratorium X w Moskwie, tylko został jakimś zwykłym inżynierem w zwykłym podmoskiewskim laboratorium. Ale to też nie trwało jakoś bardzo długo, bo w 1951 roku został aresztowany. Oczywiście nie dlatego, że ktoś postanowił go rozliczyć za te wszystkie makabryczne eksperymenty, za te wszystkie ofiary. Nie, oficjalnie dostał 10 lat za to, że przechowywał trujące substancje w sposób niezgodny z regulaminem. Tak czy inaczej i w czasie aresztowania, i podczas odsiadki Majranowski zapewne nie raz sobie myślał, o mój Boże, zaraz mnie na pewno ubiją. Tymczasem ku zdziwieniu głównego zainteresowanego wyszedł z zakrat jak najbardziej żywy i jeszcze potem dostał pracę. Co prawda Hen, -hen na południu kraju, w Dagestanie, ale jednak, więc nic nie zapowiadało tragicznego końca. Swoją drogą oficjalnie, faktycznie, doktor śmierć nie zmarł w żaden podejrzany sposób. Chociaż i tak coś tu śmierdzi, bo zależnie od źródła, zmarł między 64 a 71, a w rubryczce Przyczyna Zgonu wpisano mu zawał serca. Brzmi niepokojąco znajomo, prawda? Sowieci mieli w swoich szeregach ludzi tak samo wyrachowanych w planowaniu zabijania co Niemcy i trzeba o tym pamiętać. I tradycyjnie, nie zrozumcie nas źle, to, że wieszamy czasem psy na naukowcach, absolutnie nie oznacza, że oni wszyscy byli, a kto wie, może nawet nadal są nienormalnymi kryptomordercami, tylko nie wszyscy mieli się okazję wykazać. No oczywiście, że nie. Poza tym o roli nauki w rozwoju cywilizacji chyba nikogo tutaj nie musimy przekonywać, aczkolwiek i nauka. Ma swoje czarne karty w historii, a bardzo wiele z nich powstało w wyniku waflowania się z polityką. I sporo o takich przykrych sytuacjach przeczytacie w książce Ludzie to idioci, czyli już siódmej książce historii bez cenzury. Ci, którzy jej jeszcze nie mają, niech się jednak nie martwią, bo mimo, że punktowane są tutaj największe głupoty w dziejach ludzkości, to jednak większość lektury spędzicie z uśmiechem na paszczy, choć fakt... Jak trzeba, to jest i poważnie. Testy atomowe w Australii, wojna o ciastko, teoria spiskowa o kosmitach i mielące. To wszystko i dużo więcej znajdziecie w książce Ludzie to idioci, którą kupicie w naszym sklepie. Hobbyware.pl. Swoją drogą, tylko książki historii bez cenzury kupione w naszym sklepie są z moim autografem, więc wbijajcie śmiało. Link oczywiście w opisie, a my oczywiście widzimy się niebawem.